Sympozja to jest, sama nazwa może niewiele mówić, ale to jest coś, co buduje środowisko. Coś, co pozwala na tworzenie relacji między prowadzącymi zajęcia studentami, relacji, które są relacjami ludzkimi, a nie relacjami formalnymi, czy relacjami, które są oparte tylko na tym, że jedna strona chce zaliczyć przedmiot, druga strona bardzo by chciała, żeby ta pierwsza strona ten przedmiot zaliczyła. Na sympozjum o tym nie rozmawiamy. Na sympozjum raczej staramy się rozmawiać o dwóch głównych tematach, ale te rozmowy przeplatane są w dwóch głównych tematach dni, ale te rozmowy przeplatane są wszystkimi tymi zdarzeniami, które budują relacje między ludźmi. Jemy wspólnie posiłki, tańczymy, śpiewamy. To jest to, co tworzy potem te więzi.